Cięcie cesarskie jest obecnie najczęściej wykonywaną operacją położniczą. Jest zawsze wykonywane na sali operacyjnej. Zabieg wykonuje dwóch lekarzy położników. W nogach stołu operacyjnego ustawia się pielęgniarka instrumentariuszka, która podaje lekarzom narzędzia operacyjne. W głowie stołu operacyjnego miejsce zajmuje lekarz anestezjolog i pielęgniarka anestezjologiczna. W niektórych szpitalach obok niego może przycupnąć przebrany w szpitalne ubranie mąż. Na poziomie klatki piersiowej rodzącej ustawia się parawanik, tak zwany ekran, który odgradza pole operacyjne od pola działania anestezjologa. Na sali operacyjnej jest też obecny lekarz neonatolog i położna z oddziału noworodkowego, którzy zajmą się oceną stanu dziecka po porodzie. Przed wykonaniem cięcia myje się pole operacyjne preparatami odkażającymi i obkłada sterylną bielizną operacyjną za pomocą sterylnych prześcieradeł, serwet. Istnieje wiele odmian poszczególnych etapów cięcia cesarskiego. Wybór na cięcia powłok brzusznych zależy od wielu czynników, takich jak stopień skomplikowania operacji, kolejność operacji brzusznej u danej pacjentki, tydzień ciąży, możliwość dostępu do macicy, konieczność ewentualnego rozszerzenia nacięcia. Ważny jest też element kosmetyczny. Dzisiaj w ponad 90% przypadków wykonuje się cięcie cesarskie przez otrzewnowe poprzeczne. Wciśnij macicy z poprzecznego dolnego otwarcia jamy brzusznej. Technika ta zapewnia małe krwawienie, rzadkie tworzenie się wzrostów, duże szanse na powodzenie następnego porodu drogami natury. Jest to cięcie cesarskie wykonywane metodą Fallenstiela. Kolejne etapy operacji. Nacięcie skóry na wysokości 2-3 cm powyżej spojenia łonowego. Nacięcie tkanki podskórnej. Nacięcie, otwarcie jamy brzusznej z dostępem do macicy. Nacięcie macicy tuż nad pęcherzem moczowym. Wydobycie płodu i łożyska. Zeszycie macicy. Zeszycie powłok skórnych. Aby dotrzeć do płodu znajdującego się w macicy, operator przecina 7 kolejnych warstw. W chwili obecnej stosuje się do szycia nici rozpuszczalne, dzięki czemu nie ma potrzeby zdejmowania szwów. Poszczególne warstwy są zszywane nićmi różnej grubości. Zakładanie szwów jest najdłużej trwającym etapem operacji i może trwać nawet godzinę. Cały zabieg trwa około godziny do półtorej godziny. Rzadziej wykonywanym rodzajem operacji jest cięcie klasyczne, czyli pionowe, od pępka do spojenia łonowego. Wykonuje się je zazwyczaj, gdy konieczny jest pośpiech, gdy zrobienie nacięcia poprzecznego uniemożliwiają warunki anatomiczne, np. mięśniaki. Podczas porodu wcześniaczego, aby zapewnić dobre warunki i dla wydobycia płodu. Jeśli raz zostało wykonane cięcie klasyczne, kolejna operacja musi być zrobiona w ten sam sposób. Wycina się wtedy starą bliznę. Cięcie klasyczne wiąże się z obfitym krwawieniem, gorszym gojeniem rany i pozostawia szpecącą brzuch bliznę. Wybór rodzaju cięcia zależy zawsze od lekarza oraz okoliczności. Cięcie cesarskie jest rozległą operacją brzuszną i mogą jej towarzyszyć różne powikłania. Są one związane z samym zabiegiem, znieczuleniem lub też ze schorzeniami współistniejącymi. Najczęstsze powikłania to krwotoki, urazy układu moczowego, zapalenie błony śluzowej macicy, zakażenie rany, zakrzepica. U niektórych pacjentek po znieczuleniu przewodowym mogą występować bardzo silne bóle głowy.